O, dobra, zobaczmy, co to Szmalik odpowiedział. Ci ludzie, którzy nie są zadowoleni z preorderów, a czy z wykonania, zwróćcie sobie je bez problemu. Ja czekam na tych ludzi, którzy przyjdą ze mną w środę na imprezę i wtedy będziemy dalej gadać o jakichkolwiek rzeczach, które tam piszecie, że jakieś AliExpressy. Dodam mordy, że boks został wykonany w Niemczech i wszystkie rzeczy, które w tym boksie są, zostały wykonane albo w Polsce, albo w Niemczech i nie ma to nic wspólnego z żadnym AliExpressem. I najprawdopodobniej przepłaciłem albo zapłaciłem więcej, niż powinienem był zapłacić, ale jakby dbał. Ale to, że zapłaciłeś więcej niż mógłbyś zapłacić, ściągając ten sam produkt, na przykład z Chin, nie świadczy o tym, że ten produkt jest warty ceny, albo ten produkt jest czymś fajnym. Bo to też jest takie troszeczkę. Jasne, mogłeś jeszcze bardziej przeoszczędzić niż przeoszczędziłeś, ale to nie stawia cię w lepszym świetle. O takie detale jak wykonanie boksa. No, nie chcę mówić kwoty, jakie za produkcję tego zapłaciłem, ale ktoś nie chce, niech oddaje mordy. To potem nie płaczcie po środzie do mnie. Malik. Nie, nie chcę was. Nie chcę takich, tych, jak to się nazywa, chorągiewki. Mi tacy są niepotrzebni. Odnośnie tych boksów preorderowych mordy. Jestem zły, powiem szczerze. Myślę, że co najmniej tak samo rozczarowany jak wy, bo miała być zajebista akcja wizerunkowo, a wyszło tak jak wyszło. Zaufałem ludziom, którzy mnie zawiedli. I teraz po prostu muszę to na klatę wziąć jak facet. Co wam mogę powiedzieć, mordy, więcej? Przez 8 lat mojej działalności nie zdarzyło mi się chyba jeszcze jakiejś takiej wpadki mieć większej. O ile, może coś nie pamiętam. Komentarze hejterskie, winę was mam od zawsze i dobrze o tym wiecie. Do moich fanów, do których kieruję tą wiadomość, mordy, dajcie mi parę dni. Odkręcimy to jakoś tak, żeby było z nawiązką i zrekompensujemy wasze rozczarowanie. Dostaniecie wszyscy na początku tygodnia mailowo szczegóły tego, co dalej, tego, co chcemy wam zaproponować. A do tych, co tam podkręcają, tych wszystkich portalach, te TikToki i tak dalej, o zwracaniu płyty. Armia Malika, wy ich wszystkich w komentarzach podkręcajcie do tego, żeby te płyty zwracali, bo jak wiecie, są zegarki do losowania, a im mniej osób będzie, tym większa szansa nad graną. No nie wiem. To trochę dziwnie od strony Malika, że z jednej strony mówi, że ci ludzie, co się przypielają, to niepotrzebnie się przypielają, bo jest to produkcja europejska i że on przepłacił za te rzeczy, mógł je kupić taniej faktycznie za granicą, znaczy za granicą, poza Europą. A z drugiej strony później nagrywa Insta Stories, w którym mówi, że w sumie to zjebał i ludzie, z którymi współpracował, go oszukali, nie wiedział, że to będzie takiej jakości. Czyli innymi słowy, sam nie sprawdził, jaki produkt tak naprawdę oferuje finalnie swoim odbiorcom. Wydaje mi się, że ludzie, którzy to krytykują, bądź wypowiadają się po prostu w szczery sposób, bo to trzeba mieć chuj w oczach, żeby powiedzieć, że jest inaczej, to nie są ludzie, którzy podkręcają czy wywołują hejt, tylko wyrażają opinię o stanie faktycznym. A stan faktyczny jest taki, że za pieniądze, które zapłacili, dostali chłam. Dostali chłam, no. Fajnie, że to zrekompensować. Uważam, że to też, że powinien, bo wizerunkowo faktycznie wygląda to tragicznie, bo tak jak mówiłem wcześniej, no nie gryzie się ręki, która karmi, jeżeli robisz biznes. Nieważne, czy celowo, czy faktycznie było to potknięcie, ale robisz biznes na najważniejszych swoich fanach, najważniejszych słuchaczach, tych najbardziej oddanych, no to jednak nie prowadzi to w dobrą stronę.